Witam serdecznie, moim gościem Oskar Kucia, Mariposa Medspa. Witam serdecznie. Wielka niespodzianka, sensacja, nie wiem jak to nazywać. Oczywiście nie obniżając tutaj miejsców tabeli Mariposie, ale wygrywacie dzisiaj z liderem po kapitalnej walce. Oskar, jak byś to opisał tak z perspektywy boiska? Z perspektywy boiska powiedziałbym, że pierwsza połowa była fajnie. Druga już trochę przeciętnie, bo łatwo odpuszczaliśmy piłki. Jednak udało się za wymianą ciosów strzelić tego gola więcej i wygrywamy ten mecz. Ważne 3 punkty dla nas, różnica w tabeli, coś tam się pozmienia, także cieszymy się z wygranej. To jest piękno w futbolu, które kochamy właśnie, że przychodzi drużyna, która jest niżej w tabeli, walczy na równo z równym z liderem i tak naprawdę potrafi to wygrać. Co było dzisiaj waszą przewagą? Naszą przewagą ogólnie myślę, że ten zaparcie w sobie, że musieliśmy ten mecz wygrać, żeby nie być w tej grupie spadkowej, żeby jak najbardziej się od niej oddalać. Także zadanie wykonane i jedziemy dalej. Na pewno duży wkład w to zwycięstwo też twoje, szczególnie w drugiej połowie, kiedy w końcówce Nowosy atakowali niczym szaleni piraci i ratowałeś zespół z opresji. Cieszę się z tego, ponieważ pomogłem zdobyć te 3 punkty drużynie. Staram się z meczu na mecz coraz lepiej, coraz lepszą podstawę pokazywać między słupkami. No i jak wychodzi, także uśmiech i do przodu. Jeśli by taka Mariposa została, czyli w takiej grze, to piątka jak najbardziej realna. Oczywiście. Może mniej nerwów i będzie dobrze. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.